Cześć, jestem Wojtek i witam na kanale RGS Polska. Dzisiaj coś nowego. Może nie coś, nie jest to jakaś zupełna nowość, ale z drugiej strony jest to gra, która jest wciąż w Early Access, czyli po polsku we wczesnym dostępie. Czyli póki co nie jest to jeszcze pełna wersja, jest to wciąż rozwojowy projekt. Oczywiście, jak już się większość z Was domyśla, chodzi o grę Next Car Game The Wreckfest, czyli po polsku, no jakby nie patrzeć, po prostu rozpierdziucha. Tak można spokojnie przetłumaczyć tytuł tej gry. I no tak mówię, wciąż wczesny akces, wczesny dostęp, czyli jest jeszcze dosyć lekka, jeżeli chodzi o ilość, o zawartość. Mamy dostępnych 5 samochodów i w sumie chyba 4 trasy. Nie jest to jeszcze bardzo dużo. Podejrzewam, że są chyba 4 trasy, 2 areny Destruction Derby, 2 albo 3 i to by było na tyle. Dzisiaj tylko chciałem pokrótce zrobić małe wprowadzenie do tej gry, pokazać Wam, co jest dostępne i tak dalej. Jest również multiplayer. Nie patrzeć, nawet są pozakładane różnorakie serwery. Weźcie pod uwagę, że ja gram przeważnie tylko i wyłącznie w środku nocy czasu polskiego. W związku z czym, no, jestem również w Europie. Pingi do serwerów są bardzo wysokie dla mnie w tym momencie. Prawdopodobnie wszystkie są w Ameryce. Pingi powyżej 200. No, nawet w sumie tam nie chcę wchodzić, żeby sprawdzić, jak to działa. Podejrzewam, że da się grać, ale na pewno nie jest to komfortowe. Chociaż nie grałem, to nie będę oceniał. Zostawmy sobie to na tą chwilę. I wróćmy może do single playera. Widzicie, mamy 5 samochodów, ale jest dosyć dużo opcji, które są schowane. Tak jak naprawa samochodu, rozwój, informacje, wiadomo, test drive to wiadomo, przetestowanie. Można samochód sprzedać lub dodać do ulubionych. I te wszystkie opcje są jakby zablokowane. Czyli sugerowałoby to, że i sugerowałyby one, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia ze swego rodzaju karierą. Ale tak jak mówię, jeszcze nie jest to dostępne. Ale dużo części jest już odblokowanych. Możemy zmieniać i kupować silnik. Przy zmianie silnika adekwatnie zmienia się klasa samochodu oraz również wskaźnik mocy, wskaźnik jakby indeksu mocy, czy indeksu szybkości. Żeby zmieniać się rodzaj zawieszenia, jakby miękkie, rodzaj dyferencjału, tam limitowany slip. Skrzynia biegów, silnik, to już patrzyliśmy, opony, i to są tylko standardowe dostępne, tak samo z hamulcami. Także, no, również różne maki malowania. Malowanie nie zmienia poziomu przerdzewienia samochodu oraz tego, jak potłuczone są lampy. Ale właśnie to jest specyfika tej gry. Zostawmy może to i zobaczmy, co mamy w opcjach. Przejdźmy do settings. W sumie standardzik. Można również zmieniać field of view, czyli kąt widzenia. Zastanawiam się, czy działa to również na to, jak będziemy w samochodzie. Czy również to zmienia. Auto lookback delay factor. To o nas. W sumie nie jestem do końca pewny, o co tutaj chodzi. A, to chyba jeżeli wrzucamy wsteczny, czy żeby kamera się sama automatycznie zmieniała na widok do tyłu. Ustawienia dźwięku i controls, czyli możemy używać kierownicy. I nawet są zaawansowane ustawienia kierownicy. Oczywiście nie jest to jakiś tam symulator, w związku z czym nie ma się tutaj spodziewać nie wiadomo jakich cudów.
Ale no, muszę przyznać, że całkiem sensownie można przestawiać speed sensitivity. Nie wiem, dlaczego to wróciło do 50%. Chcę mieć to na 0. Naprawdę, jeżeli się gra na kierownicy, to będzie to przeszkadzać. Czy nam się to właśnie rozłączyło? Tak, pedały są. Co ciekawe, gra bez problemu rozpoznaje osobne urządzenia. Ja mam pedały podłączone osobno przez USB do PC-ta i kierownicę osobno, i bez problemu ta gra sobie z tym radzi. Ok, to tak pokrótce, jakie są dostępne opcje. Opcje graficzne się ustawia przed odpaleniem gry. Także nie będę w stanie wam tutaj pokazać, ale w sumie standardzik, chodzi tam o ustawienia w sumie standardowe w każdej innej grze. Ja tutaj gram na ustawieniach maksymalnych i może sobie spróbujmy przejechać pierwszy wyścig. To jest wyścig po asfalcie. Jest również sand pit, czyli to będzie wyścig po piasku. Speedway to jest trasa owalowa, o ile się domyślam. Kolejny sandpit jeszcze jest niedostępny w trakcie budowy. I tak, derby, czyli Destruction Derby, czyli Last Man Standing. A, drużynowo również jest, są zawody. Wiadomo, Last Man Standing, czyli ktokolwiek najdłużej się utrzyma przy życiu. Bo powiedzmy, że przy życiu. Głównie chodzi o to, że kto najdłużej przetrwa na arenie i nie zniszczy swojego samochodu. Mały stadion, kolejna trasa to Destruction Derby, czyli nawet dużej ich jest, oraz trasa w kształcie cyfry 8, czyli ze skrzyżowaniem na środku. Jest jeszcze kolejna trasa szutrowa, czyli tego w zasadzie nie widziałem chyba tej trasy, ale pojedźmy sobie wyścig po asfalcie na początku. Pokrótce zobaczymy, jak to wszystko działa. Nie ma ustawienia trudności przeciwników. Nie dopatrzyłem się niestety. Można ustawiać asysty. Wszystko na manual i wszystkie asysty wyłączone. I zobaczmy, jak to będzie działać. Oczywiście już sobie przejechałem wcześniej parę wyścigów. AI. No. Ciężko jest w pierwszym zakręcie, ponieważ AI, zadaniem AI wydaje się być w tej grze rozwalenie wszystkiego, co się rusza, oraz wszystkiego, co się nie rusza. I no, czasami na starcie są problemy, żeby czysto przejechać pierwszy zakręt, jeżeli się wepnie zbyt duży tłok. Ale to nie uprzedzajmy, jeżeli się wepniemy głęboko, to będziemy mieli poważne problemy. Przepuśćmy ich. Zobaczcie, oni się przepychają totalnie. Okej, udało nam się chyba uniknąć większości problemów. A już jak na pewno się zorientowaliście, nie jest to żadnego rodzaju symulator. O! Ale nic, nie poddajemy się, pójdziemy na hardcora, spróbujemy dalej jechać z tego widoku. Chociaż obawiam się, że nie za wiele widać. Podejrzewam, że kompresja YouTube spowoduje, że będzie widać jeszcze mniej. Tak, może zmienię tą kamerę. To jest widok z maski. Okej. Okay. Tak jak się zmienia widok, to niestety już zmieni się trochę odczucie co do prowadzenia pojazdu. A tak to wygląda z zewnątrz. Zajmujemy zaszczytną ostatnią pozycję. Ale tak wspomniałem, nie jest to symulator. Ale nie jest to też do końca taki totalny arcade, bo samochody zachowują się dosyć sensownie.
Force Feedback. Powiedzmy, że jest. Nie jest to nie wiadomo jaki ósmy cud świata, ale wiadomo wynika, Force Feedback zawsze wynika z tego, jak bardzo zaawansowana jest fizyka. Powiedzmy, że Force Feedback oddaje dobrze, kiedy samochód wpada w poślizg, kiedy doświadczamy sterowności, nadsterowności, to wszystko i jesteśmy w miarę w stanie, w miarę dobrze wyczuć. Także jak na taką grę, to Force Feedback jakość jest wystarczająca. Troszeczkę może jest luzu na środku. Ale tak jak mówię, nie o to chodzi w tej grze. Głównym celem tej gry, czy zadaniem tej gry jest w jak najefektywniejszy sposób oddanie zniszczeń zarówno samochodów, jak i otoczenia. I muszę przyznać, że no, pod tym względem to ta gra chyba nie ma sobie równych. Bo naprawdę zarówno samochody gną się w sposób niewiarygodny. Nie do końca realistyczny, bo jednak czasami to można zobaczyć totalnie zgniecioną puszeczkę. Coś, co już nie przypomina samochodu. Coś, co definitywnie nie powinno jeździć, a jednak dalej jedzie. Że pod tym względem twórcy pozwoli sobie na troszeczkę swobody. No ale tak jak mówię, to ma być efektowne. No i ten cel został no, znakomicie osiągnięty. Mieli czas pierwszego zakrętu, AI w sumie całkiem sensownie się ściga. Jak widać, nie jesteśmy w stanie, nie byliśmy w stanie go jakoś zepchnąć. Pod tym względem, no, na pewno multiplayer będzie pod tym względem lepszy. Ale muszę przyznać, że AI całkiem dobrze sobie radzi. Jesteśmy już na 13 pozycji. Jest to ostatnie okrążenie, ostatni zakręt. Oj. Oh. Jesteśmy totalnie w środku stawki, na 12 miejscu. Całkiem nieźle. Może sobie zerknijmy na powtórkę. Niestety dźwięki na powtórkach są jeszcze niedopracowane. A nie, przepraszam. No, może jest ok. Wcześniej miałem dosyć duże z tym problemy, nie wiem dlaczego. Wcześniej jakby samochód, dźwięk dochodził silnika z wewnątrz samochodu, nawet jeżeli było w numerze z zewnątrz, ale tu się wydaje wszystko w porządku. Czyli tak. Wiadomo, replaye w tej grze, no to będzie coś super efektownego. Doszło do utraty naszej przedniej szyby. No, a jak jedliśmy tył? Już nie pamiętam. A tak wynieśliśmy tył. Wam jakie kamery są dostępne. Free. Nie będę teraz tutaj kombinował z free kamerą, czyli z dowolną. Prawdopodobnie możemy jakoś się samemu przemieszczać. Podejrzewam, że będą mistrzowie, którzy będą potrafili zrobić nie lada montaże z tej gry. Bardzo, bardzo efektowne wypadki i tak dalej. Całkiem przyzwoicie. Ale okej. Z grubsza daję wam to ogólne pojęcie, czego można się spodziewać po powtórkach. Wyjdźmy stąd. I spróbujmy może jeszcze na szybko pojechać jeszcze jeden wyścig inną trasą, innym samochodem. Weźmy sobie może American Muscle.
i spróbujemy sobie pojechać w wyścig, tym razem po trasie piaszczystej. Cztery okrążenia, zmienimy może pogodę, zobaczmy, czy to ma jakikolwiek wpływ na to. Na pewno nie było stormy, czyli nie było żadnej burzy, ani no nie było widać wiatru. Otoczenie nie jest animowane, albo nie wydaje się animowane, przynajmniej nic nie po drzewach. Liście na drzewach nie powiewają. I wystartujmy. Mam nadzieję, że uda mi się zachować szybę w całości w tym momencie. A też wracając do tego, jak byliśmy w opcjach, to się zastanawiałem, czy field of view, czyli kąt patrzenia, który tam zmienialiśmy, który zmieniał również szerokość kątu widzenia w menu, czy wpłynie na to, na widok samochodu. I tak wpływa on, zwiększyliśmy kąt, dzięki temu widzimy o wiele więcej na boki. Można się również rozglądać. Wiadomo, zwiększanie kątu widzenia generalnie negatywnie wpływa na kontrolę nad pojazdem, przynajmniej dla mnie. Dosyć trudniej się wyczuwa zakręty, jak ostre one są. No, ale wiadomo, w tej grze akurat najważniejsze jest to nasza widoczność. No i niestety, po raz kolejny stłukliśmy przednią szybę. Za wiele widać niestety. Zmieńmy może ten widok na maskę. Sam osobiście byłbym w stanie pojechać ten wyścig do końca, tak, ale no... Jednak chcę, abyście wy też coś widzieli, bo jestem raczej pewny, że na YouTube kompresja po prostu zniszczy to. Zobaczmy, czy uda nam się wygrać ten wyścig na 6. pozycji. Zostało nam jeszcze więcej niż 2 okrążenia. Co do AI, wydaje się troszeczkę za wolne. Prawda? Okej, taką jazdą no, na pewno nie wygramy. Samochód się wydaje już dosyć zdemolowany. No, nie wygląda to zbyt dobrze. No więc tak, wracając do AI. Jak widzimy, nie przebiera w środkach. Może nie powiem, że są ślepi i nas nie widzą. No zobaczcie, co oni zrobili. Na pewno nie stawiają sobie za celem kończenie wyścigu. Wydaje się, że ich głównym celem jest jak najbardziej efektowne rozpychanie się. No i są też troszeczkę za wolni, mimo wszystko mi się wydaje. Nie ma ustawienia poziomu trudności. Myślę, że to jest coś, co raczej na pewno zostanie wprowadzone w pełnej wersji, ale póki co no, nie da się tego wybrać. Na tym domyślnym poziomie no są troszeczkę za wolni. Przynajmniej się wydają troszeczkę za wolni. Tak jak mówię, to raczej ja wyprzedzam wszystkich, niż ktoś by mnie w jakikolwiek sposób atakował. Jak też widzicie, mimo ogromnych uszkodzeń, dalej jestem w stanie jechać w zasadzie tak samo szybko. Auto może troszeczkę inaczej się prowadzi. No i nie, AI naprawdę potrzebuje dopracowania. Jeżeli się mają zamiar rozbijać za każdym razem w tej samej sekcji, no to nie, jednak mimo wszystko
też to potrzebuję. Na tamtej torze je. Sztuczną inteligencję oceniłem dosyć wysoko, no ale tutaj to jednak pokazuje, że jednak troszeczkę deweloper musi nam jeszcze pracować. I z tego co wiem, dosyć duży update ma nadejść w niedalekiej przyszłości. Nie wiem, czy to będzie update już do wersji ostatecznej, który wprowadzi zarówno tryb kariery, prawdopodobnie nowe trasy i tak dalej. Ale wcześniej ścigałem się w multiplayerze i gracze wspominali. W sumie ten mój błąd w sumie bardzo dobrze pokazał, dlaczego AI ma problemy w tej sekcji. Jednak mała utrata przyczepności w trakcie lotu, mały podskok i dosyć łatwo stracić panowanie nad samochodem. Tutaj dosyć ostrożnie, no ale nie, jeżeli... Tam już było kilkanaście, chyba, przepraszam, kilka różnych samochodów rozbitych w tym samym miejscu. Że jest to słaby punkt na tej trasie dla jej. I cóż, ukończyliśmy na trzeciej pozycji, czyli no... Troszeczkę za wysoko mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony patrząc... Jechaliśmy szybszym samochodem niż co niektórzy. Co prawda... Zwycięzca jechał klasą C, ale już pozostali w czołówce jechali klasą B. No i co? Zobaczmy szybko jeszcze powtórkę ze startu. I myślę, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek z GameStock, przepraszam, z Next Car Game The Wreckfest. Naprawdę zapowiada się bardzo, bardzo dobra gra. Nie jestem pewien, czy wrócę do niej przed wydaniem pełnej wersji, lub co najmniej przed wydaniem kolejnego dużego update'u. Być może jeszcze zrobię jakiś gameplay z multiplayera, żeby zobaczyć, jak tam wygląda, jak się samochody zachowują, jak pingi działają i tak dalej. Ale na teraz to tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam, cześć. Bye-bye.